widać, moi drodzy. Dzisiaj jest piękny, zimowy dzień. Nie jest w okolicach południa, a jest ciemno. No, tam troszeczkę się przebija słońce. Słuchajcie, jest 5 marca i miało być pięknie, miało być słonecznie, miało być wiosennie, a jest śnieżnie. I dokładnie taka pogoda była 3 lata temu, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z Van Life'em. Dokładnie 3 lata temu w marcu, 3 albo 5 marca, jeżeli dobrze pamiętam, przyjechaliśmy i tutaj w tym oto garażu zaczęliśmy przygotowania do budowy kampera. Wielu z was pamięta te filmiki, bo wielu z was ogląda nas od samego początku. Jeżeli ktoś z was jest nowy, nie pamięta o tym, jak budowaliśmy kampera, to tutaj możecie sobie zobaczyć całą playlistę tych filmików. No i teraz po 3 latach przyszedł czas na to, żeby się zmierzyć po raz kolejny z budową. Ja wiem, że przez ostatnie lata mówiłem, że już nigdy więcej nie będę po prostu budował kampera, ale no nie zakładaliśmy też, że będziemy tak dużo podróżować, bo nasz van life początkowo miał trwać tylko 1 rok, no ale się to wszystko przedłużyło i mamy już 3 rok, no i nie zamierzamy na tym kończyć. Na razie nie mamy jeszcze kupionego vana, zastanawiamy się cały czas nad tym, jaki samochód wybrać do jaką bazę. Chyba muszę iść do środka, bo jest po prostu strasznie zimno. Wyszedłem tylko po to, żeby to nagrać, ale jest po prostu mega zimno, więc wracam do domu. Ale zanim jeszcze pójdę do domu, to jeszcze muszę wam powiedzieć, że nasz van jest u mechanika. Tak jak w poprzednim, jednym z poprzednich odcinków mówiłem wam, że mamy zepsute świece. No i faktycznie to się okazało, że to była prawda. Okazało się przy okazji, że jeszcze jakiś termostat był zepsuty. Linka do ręcznego, czy jakiegoś czujnika ręcznego, więc mechanik to wszystko naprawił. Już miał oddawać samochód i zobaczył, jakie mamy klocki hamulcowe na naszej hamulce i zadzwonił i powiedział, że zużyliśmy całkiem te klocki i mechanik powiedział, że on po prostu nie pozwoli na to, żeby w takim stanie samochód opuścił jego garaż. No i zamówił klocki, więc je wymienia, więc jesteśmy teraz pozbawieni naszego vana, dlatego też nagrywam z pleneru. I za chwileczkę będę nagrywał z naszego rodzinnego domu, czy mojego rodzinnego domu. No ale też jest ładnie. Wyszedłem na zewnątrz na spacer i pomyślałem sobie, że dzisiaj się rozpocznie seria budowy kampera. O tym, dlaczego budujemy kampera, to już wam mówiliśmy w ostatnim odcinku. A tym też odcinkiem zaczynamy serię budowy kampera. No i obiecuję wam, że będzie dość dużo filmików. Będziemy się starać pokazać jak najwięcej, tak żeby jak najwięcej osób wyciągnęło z tego jak najwięcej ciekawych informacji. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany budową kampera, to kliknijcie przycisk subskrybuj. No i będziecie mogli sobie śledzić nasze przygody i razem z nami budować tego kampera i obserwować, jak po prostu się zmienia ze zwykłego blaszaka w pięknego kampervana. Powiem wam, czego szukamy. Szukamy boksera Ducato albo jumpera w wersji wysokiej albo maksymalnie wysokiej i długiej albo maksymalnie długiej, czyli no, długość to minimum 3, czyli L3 to jest minimum, L3H2, L3H3, L3H4, bo to są po prostu samochody, którym można położyć łóżko w poprzek. No i upchnąć wszystko, stolik, łazienkę, kuchnię i tak dalej. Bardzo dużo kamperów widzieliśmy zbudowanych na tych samochodach, więc po prostu w tą stronę celujemy. Ja wiem, że to nie są najlepsze silniki, nie są najlepsze skrzynie biegów, ale no coś za coś, no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby wszystko było idealne. No podobno sprintery są idealne, no ale to już nie jest nasz budżet, bo sprintery są po prostu sakramencko drogie. I tak, jeżeli chodzi o silnik, no to szukamy silnika 3.0. Tyle wiem, bo tyle doczytałem i tyle dowiedziałem się od ludzi, że to są po prostu najlepsze silniki. Najgorsze to są podobno silniki 2.2
o 120 albo 130 koni. Jeżeli się mylę, a ktoś tu się zna na tym temacie, to napiszcie mi, bo ja do końca nie jestem tego pewien, a też nie chcę wprowadzać błąd, że nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że jestem specjalistą od spraw silnikowych. Nie byłem i nigdy nie będę. Dlatego jak pojedziemy na zobaczyć samochód, to bierzemy go oczywiście na stację diagnostyczną, bo ja się kompletnie na mechanice nie znam, więc chciałbym, żeby ktoś na to swoim okiem rzucił i podpowiedział, czy brać, czy nie brać. To, co ja będę mógł sprawdzić, to po prostu będę mógł sprawdzić lakier, szyby i tak dalej, bo to wiem, jak sprawdzić, bo już mieliśmy kiedyś taki odcinek, jak sprawdzać wany przed zakupem. Jeżeli nie oglądaliście, to tutaj i tam się wypowiedzieli specjaliści, którzy się zajmują sprawdzaniem samochodów używanych, więc takie podstawowe rzeczy mniej więcej wiem, resztę sobie wyczytałem. A jeżeli chodzi o ogłoszenia, no to póki co nie ma nic ciekawego. Zachar mówił, że teraz firmy się boją zmieniać flotę, bo COVID i te sprawy i używają te samochody leasingowe, aż dojeżdżają po prostu na maksa i już nie zmieniają sobie dla komfortu, bo teraz płynność finansowa i tak dalej, więc on mówił, że samochodów osobowych jest bardzo mało na rynku, takich poleasingowych, no i to samo chyba się dotyczy samochodów dostawczych. Nie wiem, bo jeszcze nie jestem tak bardzo w tym temacie, nie jestem też specjalistą, ale widzę, że nie ma zbyt wiele ofert ciekawych. Dobra, to tyle chyba, jeżeli chodzi o taki tytułem wstępu. Teraz będę przeglądał ogłoszenia, no i pokażę wam mniej więcej, co tam wybrałem. Zobaczcie. No więc mamy Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Boxera, Ducato, Citroena Jumpera, Jumper. Ten był ładny. No i też Jumpery. Niestety Craftern jest strasznie drogi. Przecież jest powyżej naszego budżetu, a mamy 35 tysięcy na auto przeznaczone. I niestety w tej cenie tylko Craftera był jeden model, znaczy jedno ogłoszenie i był rozbity, cały po prostu potrzaskany, powypadkowy. Więc jesteśmy skazani na takie, na te trojaczki. Szkoda. Dobry, witamy was. Z tej strony Kasia i Łukasz. Jedziemy po nowego vana. Kasia prowadzi, ja ogarniam sprawy telefoniczne i umawiam spotkania. Mamy na liście 10 mniej więcej samochodów, z czego jesteśmy umówieni na razie w jednym miejscu, bo większość jest zlokalizowanych w okolicach Poznania, ale jest jedno fajne auto pod koło Radomia, więc najpierw jedziemy do Radomia. Tamten samochód zobaczymy, jeżeli się on będzie nie taki jak na ogłoszeniu i będzie coś z nim nie tak, to wtedy pojedziemy do strony Poznania, no i tam mamy kilka aut do zobaczenia, będziemy umawiać. Póki co trzymajcie kciuki, żeby się udało z tym pierwszym samochodem, no bo on wygląda na najlepszy po prostu. Rocznikowo, przejazdy, no wszystkie po prostu parametry są według mnie najlepsze. Pogoda jest, jak widzicie, zimowa, więc nie będziemy szarżować, prawda Kasia? Wyszło słońce, jest pierwszy przystanek na trasie. Teraz zatrzymujemy na stacji. Będzie kawka? Będzie kawka, no. Na stacji na kawkę. A potem wam opowiem, co się wydarzyło przed chwileczką, bo przez ostatnią godzinę sprawdzałem historię pojazdu, którego jedziemy sprawdzić. I jeszcze sprawdzałem takie inne informacje, także za chwileczkę wam powiem, ale muszę się napić kawy i odstresować, bo trochę się zdenerwowałem.
Więc to się okazało, co mnie tak wkurzyło. Kupiłem, to dowiedziałem się, jedziemy teraz zobaczyć samochód. Poprosiłem o numer VIN, no więc gość mi wysłał cały ten dokument. Sprawdziłem, że tam już się nie zgadza ilość właścicieli, bo napisał mi w ogłoszeniu, że jest jeden właściciel, a na karcie pojazdu jest napisane, że tam jest szósty właściciel albo siódmy, że sześciu już było. Więc tutaj już podejrzenie takie, coś się nie tak. Tablice rejestracyjne są na niemieckie, takie, których nie powinno być w ogóle. Powinny być albo polskie, albo takie tymczasowe, a na pewno niezwykłe niemieckie tablice. Więc to jest problem i zaraz, no nie wiem po prostu, co nas tam zastanie na miejscu. No i trochę się poddenerwowałem tym wszystkim, bo na pewno dzisiaj samochodem nie będziemy mogli wrócić. Nawet jeżeli go kupimy, to nie będziemy mogli nim wrócić legalnie do Suchej. Raczej na pewno po prostu tego nie zrobimy, bo no to jakby coś się stało, to czytałem, że nawet kilka milionów kar może być, w sensie opłaty, jakby jakiś wypadek był albo coś, a ślisko jest zima, więc nie ma co ryzykować. Jeszcze jedna rzecz mnie wkurzyła. Sprawdziłem historię samochodu na AutoDNA i wpisałem tam numer VIN, zapłaciłem 15 zł i wyskoczyła mi informacja, że samochód został wyprodukowany przez Citroena. No fenomenalna informacja. I samochód jest z 2014 roku. I tyle. I że nie jest kradziony we Francji, w Belgii, w Holandii, ale nie jest w ogóle powiedziane, czy w Niemczech, bo samochód był na niemieckich tablicach, więc powinien to chyba sprawdzić. Bo wydawało mi się, że skoro się płaci i wpisuje się tam ten numer VIN, no to że chociaż podadzą jakieś ciekawe informacje, przegląd, kiedy był robiony, jakiś stan licznika i tak dalej, bo tak się reklamują, a tu kompletnie jest zero ważnych informacji. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem. Jeżeli wy wiecie, dlaczego tak jest, to mi napiszcie. No nic, jedziemy. Trzymajcie kciuki. Niech się to wreszcie zacznie. Zaczniemy oglądać ten samochód. Jestem ciekaw, co będzie ten handlarz opowiadał. Jakie historie. Mam zamiar to wszystko nagrać. I wam to potem pokażę. No po prostu zobaczycie. Dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że to jest jakiś handlarz większy, ma więcej samochodów niż jeden. Wszystkie ładne, wymalowane, piękniutkie. To po prostu naklejki. O, tam jest Zagórza Ubity. Mam tu takie urządzenie, w którym sprawdza się po prostu lakier. Czy był malowany i wysadzimy tu. Dobra, 70, czyli wszystko jest ok. Tu jest ok. Tu jest podwójny lakier. Tu też. Kit. Tutaj był kitowany. To był całe, to było robione. Tu jest ok, czy to był wnieciony? 43L. Tu jest 3, tu jest inna szyba. W środku jest elegancki, zadbany, nie? Tak jak na zdjęciach widziałem, to wszystko super. Tip top. Dobra, to próbujemy. Nie, nie pali. No to nie pojedziemy nigdzie. Mamy dokumenty, pani powiedziała, że później jakoś spróbuję odpalić ten samochód, bo nie chcę odpalać. Co z kiepskim znakiem, no ale życie. Tu mamy dane, no nie będę może pokazywał wszystkich. Szukam informacji, czy on został wyrejestrowany w Niemczech. Auspe, tak, został wyrejestrowany i to jest taka plakietka tutaj. Natomiast no mam bardzo złe przeczucia. Tu jest ubity. Tam jest ubity i pomalowany taką drobną farbą. Tutaj w ogóle jest cały kitowany. Tu jest bardzo dużo kitu, czyli szpachli. Tutaj są w ogóle ślady farby. Tu również są ślady farby. Z przodu są ślady farby. Tu jest są rdza. Ktoś, kto to pucował i picował, to nie zauważył, że tutaj jest bardzo dużo rdzy. Pod spodem patrzyłem, to wszystko wygląda bardzo sympatycznie. Z tyłu wszystko jest elegancko. No poza tym ubiciem tam nie było tego widać. Tu trochę odchodzi lakier, ale to nie są problemy. To nie jest taki duży problem, nie wiem, czy mogę otworzyć. O, można wejść do środka. O, i tu będzie, a jest zakryta. Właśnie chciałem zobaczyć, dlaczego tam ta szpachla jest. Tu są w ogóle zabudowane te nadkola, ale są nie w najgorszym stanie.
Jadąc tutaj przeczytałem o różnych technikach stosowanych przez różnych handlarzy i między innymi chodzi o umowę na Niemca. I tutaj jest umowa, którą rzekomo podpisał Niemiec. To po prostu podpisał jakiś Helmut Muric i on niby to sprzedaje nam teraz, a nie ta pani. Więc jeżeli byśmy kupili tutaj, to Helmut jest stroną w umowie, nie ta pani, więc się upewnić, czy to jest dokładnie o to chodzi. Proszę pani, a to jest, co to jest? To jest umowa, tak. Aha, czyli to nie zawieramy umowy z panią? Wie pan co, można fakturę wypisać. Bo wtedy to nie będzie wchodziło? To nie. Okej. Okay. No są jakby dwie możliwości. Albo na fakturę, albo na umowę. No dobra. To jest z Niemcem bardziej. Nie, no to nie, bo musimy mieć fakturę z tego. Nie wiem, czy tu nie jest wycięte. Co to jest? Zaraz, DPF? Nie, DPF jest chyba tam wcześniej. Nie, to DPF. Może być tu usunięty ten DPF. Co to jest? DPF? No. Cząstek stałych. Aha, i to musi być? No, musi być. I jest usunięty. No, prawdopodobnie ktoś wywalił to. No to nie. Znaczy, no to chodzi o spalinę. No, coś było tu grzebane. Jest. Albo no. Był, nie wiem, wstawiony drugi wkład, w co wątpię. A drogie to jest? DPF, no rzecz kosztowna dosyć. Ile? Plus minus? Nowy? No nie wiem, taki żeby... W tysiącach liczone. O kurwa. Także no jest tu parę rzeczy do poprawki. No to tam takie stworzeń i tak dalej, no to jest eksploatacyjne rzeczy, nie? Natomiast tak jak z tym DPF-em, no to wiem. Przeglądu na przykład już by nie przeszło, nie? Tak? No dobra. Taki wilus na stworzeniu też już nie przejdzie. Czyli no gdzieś jest inwestycja. To jest pana bezpieczeństwo. No. No dobra, tak jak widzieliście, mieliśmy bardzo dużo ale do tego vana. No przede wszystkim to, co powiedział pan na stacji diagnostycznej. W tym momencie samochód nie przeszedłby przeglądu, a my potrzebujemy samochodu, do którego będziemy mogli od razu wpaść i zacząć go robić, już nie bawić się w jakieś większe remonty. Także zrezygnowaliśmy. Postanowiliśmy po dłuższej dyskusji szukać samochodów, które już są zarejestrowane w Polsce i starać się szukać od prywatnych osób. No niestety w tym momencie nie ma zbyt wielu samochodów od prywatnych. Także jedziemy jeszcze pod Częstochowę, no i zobaczymy, co tam się wydarzy. Farba antykorozyjna i ona została pomalowana na biało i odpada, kruszy się. To kolejny wymalowany piękny samochód. Więc odtąd jest pociągnięty cały lakier na dole podwójny i tutaj mamy 2000 mikronów, czyli mamy kit, aż dotąd jest cały wygipsowany, jest tutaj cały wykitowany. I dokładnie po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy tutaj kit. W tym miejscu. Tu jest takie coś. Drzwi nowe, drzwi trzy szybkie.
sprawdzony lakier. Wygląda super. Więc jedziemy teraz do domu zobaczyć, ile lakieru, ile kitu jest u nas i czy po tych 3 latach ten coś się wydarzyło złego w związku z tym, że był zakitowany, bo nasz też był. Gdybyśmy mieli to urządzenie kupując naszego LTK, to byśmy go nie kupili. A jak wiemy, LTK się nie zepsuł od tego czasu. Świetnie się nim jeździ, więc ja... To jest takie ciekawe urządzenie, natomiast no nie można się tego bazować na tym. Trzeba też sprawdzić stan techniczny samochodu i słuchać intuicji, a tutaj jestem całkiem spokojny, bo pod spodem jest piękny. No i to jest dobry rocznik od pana, który tutaj kupił to dla siebie, ten jest handlarz, więc... Jedziemy do domu. Zobaczymy teraz naszego LTK, ile tam jest mikronów, ile tam jest centymetrów kitu. Dostałem sygnał, że samochód jest zrobiony, więc zbiegłem z naszej góry i idę do mechanika, żeby odebrać go. Samochód naprawiony. O, nie ma tutaj części. Pokażę wam, co zrobiłem z klockiem hamulcowym. Możecie sobie zobaczyć. I tak się nie powinno robić. Słuchajcie, to jest klocek hamulcowy, który został wymieniony. On jest całkowicie starty. W ogóle już nic nie było. No i przez to, że go starłem, to jeszcze przy okazji zniszczyłem tarcze hamulcowe. Ale nie byłem po prostu świadomy. Wydawało mi się, że raz na kilka lat się wymienia klocki. A tutaj jeszcze się okazało, jest pęknięta taka rurka od... Nie pamiętam od czego, po prostu ja się na tym kompletnie nie znam, na silniku. No nic, w każdym razie tutaj jest taka rurka, za ząb pokażę na przebitce, gdzie ona jest. Tu. O, to coś. No i jeszcze mi pokazał takie gumy z tyłu w samochodzie, no i po prostu były totalnie sparciałe, zniszczone. Więc Bogu dzięki, to nas mechanik załatwił, także bardzo dziękuję Tomku za to, że dbasz o nasz samochód. My mamy szczęście, bo mamy 2 super mechaników, mamy w Zielonej Górze mechanika i w Suchej mechanika i po prostu zawsze robota jest robiona fenomenalnie. I gdyby nie wy, to byśmy podejrzewam, że no nie dojechali nigdzie. Także zabieram nasz samochód do domu i idę na gorącą herbatkę, bo jest po prostu mega zimno. Ja się wam pokażę, jak startuję teraz. Bo ostatnio słyszeliście, jak kręciliśmy silnikiem, a teraz zobaczycie, uwaga, przekręcam kluczyk. Proszę bardzo, co to za cudowny dźwięk. Aha, nie dymi, świetnie, dobra, jedziemy. Bardzo się cieszę, że auto sprawne. No i mamy kolejny dzień poszukiwań. Ja już jestem ledwo żywy, ledwo patrzę na oczy. Bardzo zmęczony jestem tym wszystkim. Jedziemy teraz pod Częstochowę, wracamy się pod Częstochowę. Jedziemy teraz oglądać samochód, jedziemy do autoryzowanego salonu Peugeota, żeby nam sprawdzili ten samochód, ponieważ jest to nowszy samochód 2017 roku. Udało nam się wczoraj poznać takiego pana, który handluje samochodami. No i nas zamówił, pokazał nam, więc wszystko wyglądało świetnie. Jest dużo droższy niż zakładaliśmy na początku, ale jest nowy, więc... No, coś za coś, ale z uwagi na to, że tam się świeciła kontrolka silnika, ten pan nie do końca też wiedział, co się to dzieje, to pomyśleliśmy, że zanim wydamy tyle hajsu, to sprawdzimy go na autoryzowanym salonie w serwisie. Jesteśmy już po wycenie, dostaliśmy cały spis usterek. Łożysko, kole, lewy przód do wymiany, niski poziom dodatku FAP,
klocki tarczy tył, wyciek z pompy wysokiego ciśnienia, wyciek ze skrzyni biegów i to była najpoważniejsza usterka, którą znaleźli, sworzeń, wahacze, lewy i płas i prawy. No i to wycenili na 5-6 tysięcy. Tyle mniej więcej będzie to kosztować, natomiast oni nie dają gwarancji, że ten samochód nie zepsuje się znowu w przyszłości. No i tak porozmawialiśmy chwilę na osobności bez tego pana handlarza, który notabene bardzo miłym panem był. Może wszyscy ci handlarze to byli bardzo mili ludzie. Natomiast potem poszedłem na osobności z tymi ludźmi z Parzuta, których serdecznie pozdrawiam. Wiem, że nas już oglądają, ponieważ tam jeden pan przycisnął przycisk subskrybuj, bo mieliśmy okazję sobie pogadać trochę. Powiedzieli, że tego nie kupować. Że to jest samochód skarbonka i tam będziemy po prostu dokładać cały czas. A jak usłyszeli, że to będziemy robić na kampera, no to mówią, że panie, to po prostu popłyniecie za granicą totalnie, że bo no ten samochód będzie się troszeczkę psuł, bo on jest tak fez wyeksploatowany przez te 3 lata, on po prostu mocno jeździł. Zapytaliśmy się naszego znajomego, czy co on o tym sądzi, bo te ceny są inne w FS ASO, a u normalnego mechanika, ale no powiedział, że no to nie. Za dużo rzeczy po prostu jest teraz do wymiany, no i nawet byśmy może nawet nie dojechali do tego mechanika, bo poziom oleju to było już prawie na nic, ze skrzyni się po prostu lało, tam była plama, duża plama, przez pół godziny co oni tam stali, ten samo przez godzinę to po prostu już była plama i oni powiedzieli, że to jest bardzo duża niewiadoma, no i inwestycja. Więc na tą chwilę kończymy też ten odcinek. Sorry, że tak długo to trwa i że dużo po prostu opowiadamy o rzeczach, na których się jeszcze nie znamy. Szukamy dalej. Gdyby ktoś z was... Kasia je, no bo jesteśmy strasznie głodni, ja mam jedzenie tutaj. Więc jeżeli ktoś z was zna kogoś, kto ma prywatny samochód i użytkuje go przynajmniej rok, i ten samochód jest godny polecenia, to dajcie nam znać w komentarzu albo napiszcie nas na maila. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście w tym odcinku, już nie będziemy przedłużać go. W następnym kontynuujemy proces przeszukiwania najlepszego vana, poszukiwania naszego vana, no i oczywiście wam to wszystko pokażemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, miłej niedzieli, do zobaczenia już w środę albo w czwartek. Bye.